Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj zajmiemy się wojną polsko-sowiecką w 1939 roku. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na cztery części. Najpierw zobaczymy, jak doszło do wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium II Rzeczpospolitej. W punkcie drugim zobaczymy, jak przywódcy II Rzeczpospolitej i opinia międzynarodowa zareagowali na agresję sowiecką. W punkcie trzecim omówimy działania wojenne toczone w czasie wojny polsko-sowieckiej. A w punkcie czwartym zobaczymy, jak zachowały się mniejszości narodowe na Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 roku. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę była konsekwencją układu Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole podpisanym w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku w Moskwie możemy przeczytać: w razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż rzek Narew, Wisły i Sanu. Jeżeli spojrzymy na map, to zobaczymy, że rzeka Narew w żadnym punkcie nie styka się z Prusami Wschodnimi. Ten błąd dostrzegli bardzo szybko Rosjanie i poprosili Niemców, żeby dopisali do tego właśnie zapisu rzekę Pisę. Zachował się tekst depeszy, jaką wysłał ambasador niemiecki w Moskwie do ministra spraw zagranicznych w Berlinie 25 sierpnia 1939 roku o godzinie 23:37. Cytuję. Mołotow wezwał mnie dziś wieczorem i oświadczył, że z powodu wielkiego pośpiechu w przygotowaniu tajnego protokołu dodatkowego do tekstu wślizgnęła się niejasność. Koniec pierwszego zdania punktu drugiego powinien brzmieć: będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Pisy, Narwi, Wisły i Sanu, zgodnie z przeprowadzonymi tutaj negocjacjami. I tak się rzeczywiście stało. Niemcy tą oczywistą poprawkę zaakceptowali. Zgodnie z układem podpisanym przez Mołotowa, po agresji Niemiec na Polskę, na ziemię wschodnie miała wkroczyć Armia Czerwona. Ale mijają dni i Armia Czerwona nie wkracza. Dlaczego? Otóż kiedy 3 września wojnę Niemcom wypowiedziały Francja i Wielka Brytania, Stalin się trochę przestraszył. Nie miał ochoty wejść w konflikt z Wielką Brytanią i Francją. Nie wiedział, czy Wielka Brytania i Francja nie rozpoczną ofensywy przeciwko Niemcom. Czekał więc na rozwój wydarzeń. 12 września 1939 roku w Abbeville w północnej Francji odbyło się pierwsze posiedzenie francusko-brytyjskiej Najwyższej Rady Wojskowej z udziałem premierów Daladiera z Francji i Chamberlaina z Wielkiej Brytanii. I tam właśnie zapadła decyzja, że nie będzie wojny pełnoskalowej, że złamane zostanie przyrzeczenie sojusznicze, że w 15 dniu wojny ruszy na zachodzie wielka ofensywa. Kiedy więc Stalin miał już pewność, że Francja i Wielka Brytania nie uderzą na Niemcy, postanowił zrealizować swoje zobowiązanie. Ta jego opieszałość w wykonaniu zobowiązania wynikającego z układu Ribbentrop-Mołotow powodowała interwencję ambasadora niemieckiego, który ponaglał Stalina, aby wypełnił sojusznicze zobowiązania. Ambasador niemiecki depeszował w nocy z 16 na 17 września. Stalin przyjął mnie o 2 w nocy w obecności Mołotowa i Woroszyłowa i oświadczył, że Armia Czerwona przekroczy dziś rano o godzinie 6 granicę sowiecką na całej linii od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Dla uniknięcia nieporozumień prosił mnie, aby lotnictwo niemieckie od dzisiaj nie przekraczało na wschód linii Białystok, Brześć, Lwów. Samoloty sowieckie rozpoczną już dzisiaj bombardowanie terenów na wschód od Lwowa. Stalin odczytał mi notę, jaka zostanie dziś w nocy doręczona polskiemu ambasadorowi i rozesłana w odpisach w ciągu dnia do wszystkich misji dyplomatycznych i następnie ogłoszona. Nota zawiera uzasadnienie akcji sowieckiej. Odczytany mi projekt zawierał 3 punkty dla nas nie do przyjęcia.
W odpowiedzi na moje obiekcje Stalin z największą gotowością wprowadził do tekstu zmiany. Także nota stała się dla nas możliwa. Kiedy apartamenty na Kremlu opuścił niemiecki ambasador, wezwano pilnie ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie, Wacława Grzybowskiego. Telefon w ambasadzie zadzwonił o godzinie 2:15. Wacław Grzybowski wspominał. Sekretariat Potiomkina zawiadamiał mnie, że komisarz pragnie mi zakomunikować ważną decyzję swego rządu i zapytywał, czy mogę się do niego udać o 3:00. Odpowiedziałem twierdząco i kazałem przyprowadzić moje auto. Uprzedziłem radcę Jankowskiego, że będę go potrzebował, jak również pułkownika Brzeszczyńskiego i urządzenia do szyfrów na godzinę 4:00. Gdy opuszczałem ambasadę, milicjant na służbie zasalutował, najwidoczniej zdumiony, i rzucił się do telefonu przymocowanego do muru. Po raz pierwszy od mego przybycia do Moskwy przejeżdżałem przez miasto bez zwykłej eskorty policyjnej. Byłem przygotowany na złe wiadomości. Myślałem, że Sowiety pod jakimkolwiek pretekstem wymówią pakt o nieagresji. To, co miało nastąpić, było dużo gorsze. Potiomkin przeczytał notę podpisaną przez Mołotowa. Reakcja Grzybowskiego była jednoznaczna. Cytuję Grzybowskiego. Gdy skończył, powiedziałem mu natychmiast, że odmawiam przyjęcia tej noty do wiadomości, że zgłaszam jak najkategoryczniejszy protest przeciwko jej treści i formie. Zaprotestowałem przeciwko jednostronnemu zerwaniu umów, które obowiązywały obie strony. Ambasador wskazał, iż rząd RP przebywa na terytorium Polski, a polskie siły zbrojne stawiają Niemcom zorganizowany opór. Gdzie jest wasza solidarność słowiańska? Potiomkin usiłował zastraszyć Grzybowskiego odpowiedzialnością historyczną za nieprzyjęcie noty, lecz bez skutku. Grzybowski oświadczył. Rozumiem, że mam obowiązek zawiadomić mój rząd o agresji, która prawdopodobnie już się rozpoczęła. Ale nie zrobię niczego więcej. Wszelako mam jeszcze nadzieję, że wasz rząd nie wprowadzi Armii Czerwonej do Polski i nie ugodzi nas w plecy w chwili, gdy prowadzimy walkę z Niemcami. Potiomkin usiłował przekonywać ambasadora, że nie zdaje sobie sprawy, w jak beznadziejnej sytuacji militarnej znajduje się Polska. Grzybowski odrzekł. Najbardziej nawet pesymistyczne raporty attaché wojskowych nie mają mocy unieważniania międzynarodowych traktatów. Przypomniał również rok 1812, kiedy to wojska francuskie zajęły nawet Moskwę. A przecież nikt nie uznał tego za koniec istnienia państwa rosyjskiego. Postawa Grzybowskiego skłoniła Potiomkina do skonsultowania się ze swoim przełożonym, z Mołotowem. Grzybowski zapamiętał. Była godzina 4:00. Czekałem jeszcze pół godziny. Wreszcie pan Potiomkin oznajmił mi, że doniósł swemu rządowi wszystko, co mu powiedziałem, ale nie mogą zmienić podjętych decyzji. Ze swej strony oświadczyłem, że ja również nie mogę zmienić swojej decyzji i powiadomię mój rząd wyłącznie o fakcie agresji. Jak wspominał Grzybowski, Potiomkin udawał człowieka wzruszonego, robił nawet takie wrażenie, że ma łzy w oczach. Był dobrym aktorem. Grzybowski opuścił gabinet i wrócił do ambasady. Tu okazało się, że nota została do ambasady dostarczona. Grzybowski nakazał natychmiast odwieźć ją z powrotem. Tu się okazało, że nikt nie chce jej odebrać. W tej sytuacji Grzybowski włożył notę do koperty, nakleił znaczek, zaadresował do radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kazał zrzucić przesyłkę do zwykłej skrzynki pocztowej. Co zawierała owa nota, której Grzybowski nie przyjął i którą odesłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Cytuję. Moskwa, 17 września 1939 roku. Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między Związkiem Sowieckim a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa Polska stała się wygodnym polem działania dla wszystkich poczynań i prób zaskoczenia mogących zagrozić Związkowi Sowieckiemu.
Dlatego też rząd sowiecki, który zachował dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów. Rząd sowiecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał rozkazy Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Rząd radziecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych. Podpisano komisarz ludowy spraw zagranicznych Wiączesław Mołotow. Absurdalność tego tekstu jest oczywista. Po pierwsze, nie jest prawdą, że Niemcy zajęli wszystkie polskie ośrodki kulturalne. 17 września w polskich rękach była Warszawa, był Lwów, było Wilno, był Lublin, było Grodno. Nie jest prawdą, że nie było państwa polskiego. Armia polska przegrywała wojnę, ale walczyła. Na terytorium Polski znajdowało się dowództwo wojskowe. Na terytorium Polski był premier, był prezydent, był minister spraw zagranicznych. Absurdalny był również argument o tym, iż Armia Czerwona wkracza, aby chronić ludność białoruską i ukraińską. Aby zająć tereny zachodniej Białorusi i Ukrainy. Najwięksi nacjonaliści, ukraińscy czy białoruscy, nie rościli nigdy sobie pretensji do Pragi czy Puław. A zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow, tak prawobrzeżna część Warszawy, jak i Puławy, miały znaleźć się w orbicie wpływów Armii Radzieckiej. Po co więc to oświadczenie? Po to, żeby stworzyć pozory, że nie jest to agresja. Oto według twórców tej deklaracji państwo polskie przestało istnieć, jest państwem upadłym, no i w związku z tym Związek Radziecki wkracza, aby chronić swoich obywateli. Rzecz absurdalna, ale jak czas pokazał, byli ludzie, którzy wzięli to za dobrą monetę. Byli ludzie, którzy uwierzyli, że rzeczywiście Stalin miał dobre intencje, wkraczając na tereny wschodnie II Rzeczpospolitej. I teraz Rosjanie chcą się zemścić na Grzybowskim, oświadczają mu, że nie jest dyplomatą, no bo nie ma państwa, które reprezentował, i w związku z tym nie przysługują mu przywileje dyplomatyczne. Mówiąc inaczej, grożą Grzybowskiemu, że nie pozwolą mu na opuszczenie Związku Radzieckiego. Sytuacja jest trudna. Grzybowski bowiem nie mógł się odwołać do dziekana korpusu dyplomatycznego, bo był nim Niemiec. Grzybowski był wicedziekanem, trzecim w kolejności był przedstawiciel Włoch. I jednak w tej sytuacji doszło do rzeczy dość niezwykłej. Oto bowiem ambasador niemiecki w Moskwie, Schulenburg, zażądał od władz Związku Radzieckiego pozwolenia na opuszczenie swojego terytorium. Wówczas Związek Radziecki wymyślił, że nie może uwolnić polskiego ambasadora, ponieważ ambasada radziecka w Warszawie nie może opuścić polskiej stolicy. Wówczas Schulenburg porozumiał się z naczelnym dowództwem Wehrmachtu i spowodował ewakuację całego personelu sowieckiego, 62 osób, poza teren oblężonej stolicy. I to właśnie dzięki interwencji ambasadora Niemiec, Wacław Grzybowski i jego współpracownicy, mogli opuścić Związek Sowiecki i znaleźli się na terytorium Finlandii. Ale nie wszyscy. Oto bowiem w nocy z 29 na 30 września pełniąc obowiązki konsula polskiego w Kijowie, radca ambasady Jerzy Matusiński, został wezwany do przedstawicielstwa radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie, rzekomo w celu załatwienia formalności wyjazdowych. Przybył tam o godzinie 2:00. W towarzystwie dwóch pracowników, kierowców konsulatu, i zniknął bez śladu. Do dzisiaj nie wiemy, co się z nim stało. Najprawdopodobniej został zamordowany. Reakcja władz polskich na agresję Związku Radzieckiego pokazuje zaskoczenie tych władz. I to jest dziwne,
bo ambasador francuski w Polsce depeszował, że lada moment spodziewa się wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast jak popatrzymy na to, co się dzieje 17 września, to odnosimy takie wrażenie, że jednak to, co wydawało się oczywiste dla ambasadora Francji, było kompletnym zaskoczeniem dla polskich władz. Trzeba było wtedy podjąć kilka ważnych, istotnych decyzji. Decyzje wówczas podjęte okazały się bardzo często decyzjami błędnymi i nietrafionymi. Jak skrupulatnie wylicza profesor Wojciech Roszkowski, dokonując agresji na Polskę, Związek Sowiecki pogwałcił 4 wiążące go umowy międzynarodowe. Traktat Ryski z 1921 roku o wytyczeniu granicy polsko-sowieckiej, protokół Litwinowa z 1929 roku o wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązania sporów, pakt o nieagresji z Polską podpisany w 1932 roku, przedłużony w 1934, miał obowiązywać do końca 1935 roku, a także konwencję londyńską z 1933 roku o definicji agresora. I teraz, w tej sytuacji, należało stwierdzić, że mamy wojnę polsko-sowiecką, że domagamy się od naszych sojuszników stosownej reakcji. Tymczasem władze polskie zastanawiają się, w jakim charakterze wkroczyły do Polski wojska sowieckie. Nie podjęto stosownej deklaracji. 17 września dwukrotnie spotyka się rząd i naradza się nad tym, jak się zachować w tej sytuacji. Minister Beck rano kazał powiadomić przez ambasadorów państwa o agresji sowieckiej na Polskę. I to było działanie jak najbardziej racjonalne. Późniejsze decyzje już są decyzjami dyskusyjnymi albo błędnymi. I tak, uwolniono Rumunię ze zobowiązań sojuszniczych. Te zobowiązania sojusznicze mówiły o tym, że w razie agresji Związku Radzieckiego na Polskę, Rumunia powinna do tej wojny przystąpić w boku Polski. Rząd polski uwolnił Rumunów z tego zobowiązania. Dlaczego? Pewnie licząc, że ten gest spowoduje większą chęć Rumunów do pomocy Polsce. Że pomoże władzom polskim przedostać się bezpiecznie przez Rumunię do Europy Zachodniej. Ale tak naprawdę od strony prawnej skutek był odwrotny do zamierzonego. No bo jeżeli Rumunia nie jest polskim sojusznikiem, no to nie ma w stosunku do Polski żadnych zobowiązań. Zastanawiano się, co robić w tej sytuacji. Premier Sławoj Składkowski zaproponował, aby rząd udał się do Lwowa i w obleganym Lwowie alarmował opinię światową o gwałcie, jakiego doświadczyła Polska. Najpierw ze strony Niemiec, a potem ze strony Związku Sowieckiego. Ale zwyciężyło przekonanie, że to jest decyzja błędna. Zwyciężyło przekonanie, że trzeba jak najszybciej opuścić terytorium Rzeczpospolitej. Wierzono głęboko w to, że Rumunii nie zatrzymają władz cywilnych i będzie można przedostać się do Francji i stamtąd kierować dalszą walką zbrojną. Podjęto więc decyzję o opuszczeniu terytorium Rzeczpospolitej. No i rzeczywiście to terytorium wieczorem z 17 na 18 września władze cywilne przekroczyły. Wielu historyków dzisiaj uważa, że z politycznego punktu widzenia była to decyzja słuszna, że nie byłoby jakichś większych korzyści, gdyby Niemcy czy Związek Radziecki wzięli do niewoli prezydenta czy polskiego premiera. Ale są też tacy, którzy tą decyzję krytykują. Jerzy Łojek twierdzi na przykład, że gdyby władze polskie zostały na polskim terytorium, chociaż przez 4-5 dni wezwały do walki ze Związkiem Radzieckim, miałoby to olbrzymie znaczenie propagandowe. Można było udać się do Lwowa, jak chciał Sławoj Składkowski. Bez trudu można było Lwów bronić jeszcze kilka dni. Można było również zostać na przedmościu rumuńskim. Do przedmościa rumuńskiego zbliżała się elitarna polska jednostka generała Maczka. Można było zniszczyć mosty, co utrudniłoby działanie Armii Czerwonej. I można było na tym przedmościu rumuńskim bronić się 4, może 5 dni, zdaniem Jerzego Łojka. Ta obrona miałaby olbrzymie znaczenie propagandowe i polityczne. Pokazywałaby światu, że Polska walczy również z nowym agresorem. Że nie jest prawdą, że państwo polskie upadło, skoro na terytorium państwa polskiego jest prezydent, jest premier
nie z polski rząd. Stało się inaczej. Jerzy Łojek twierdzi również, że nawet decyzja o tym, aby się udać do Rumunii, była błędem, bo jak uzasadnia Jerzy Łojek, można było przekroczyć granicę z Węgrami. Z pozoru wydaje się to dziwne. Rumunia nasz sojusznik, Węgry państwo związane z państwami faszystowskimi. Ale jak to uzasadnia Jerzy Łojek? Węgrzy byli o wiele bardziej odporni na naciski od Rumunów. Węgrzy nie zgodzili się, aby wojska niemieckie przekroczyły granicę węgierską i zaatakowały Polskę z terenów Rusi Zakarpackiej. Co więcej, Węgrzy, obawiając się, że Niemcy mogą naruszyć ich terytorium, kazali zaminować tunele, wiadukty, aby w razie takiego wkroczenia wojsk niemieckich je wysadzić, w ten sposób utrudnić wojskom niemieckim pokonanie tego terytorium. Węgrzy potem przymykali oko na ucieczki polskich oficerów z miejsc internowania. Jak twierdzi Jerzy Łojek, była większa szansa, że władze Rzeczpospolitej wydostałyby się z Węgier niż z Rumunii. Historia pokazała, że rzeczywiście Rumuni, bojący się agresji Stalina, bojący się Hitlera, naciskani dodatkowo przez Francuzów, łamiąc różne wcześniejsze deklaracje, internowali władze cywilne Rzeczpospolitej. Ale granicę z Rumunią przekroczył również wódz naczelny. I niewielu jest takich, którzy bronią tej decyzji. Oto armia polska walczy, a wódz naczelny opuszcza terytorium Polski. Dlaczego? Jerzy Łojek podejrzewa, że chciał być następcą Mościckiego. Że chciał dopilnować, aby Mościcki jemu przekazał urząd prezydenta. Nie wiemy, jakie były motywy Rydza Śmigłego. Ale dla Polaków Rydz Śmigły okrył się hańbą. Dla Polaków wzorami dowódców byli Żółkiewski ginący pod Cecorą, Poniatowski ginący pod Lipskiem. Takie zachowanie naczelnego wodza było niezrozumiałe. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że będzie taki moment, że Rydz Śmigły ucieknie z Rumunii, przybędzie do Warszawy i tutaj umrze. Ale o tym przy innej okazji. Ale problem jest nie tylko w tym, że władze Rzeczpospolitej nie stwierdziły jasno, że jest wojna polsko-radziecka. Że władze Rzeczpospolitej tak szybko opuściły polskie terytorium. Problem jest również w tym, że naczelny wódz wydał o godzinie 16 dyrektywę ogólną, w której mówił, że walki z Armią Czerwoną staramy się nie prowadzić. Że tylko w sytuacji, kiedy jest taka konieczność, należy tą walkę podejmować. Trudno znaleźć ludzi, którzy by uważali, że tutaj Rydz Śmigły nie popełnił błędu. W ogóle czymś dziwnym i niezrozumiałym jest zachowanie wielu polskich dowódców żołnierzy po 17 września. Ludzie, którzy pamiętali rok 1920, którzy czytali w gazetach o strasznych rzeczach, jakie się działy w Związku Radzieckim. Nagle mieli jakieś złudzenia, że może te czołgi radzieckie, te samoloty wkraczają bić Niemców, że może to nie jest agresja przeciwko Polsce. Czasami sami dowódcy radzieccy symulowali tego typu działania. Były takie historie, jak to radzieccy żołnierze mówili, że idą bić Germańca albo rozdawali cukierki. No ale był to swoisty kabaret. Mamy taką historię, jak ludzie strzelający do samolotu. I teraz dowódca raportuje, że kiedy zorientował się, że strzela do samolotów sowieckich, kazał zaprzestać ogień. Dlaczego? Dlaczego uważał, że do samolotów z czerwoną gwiazdą ma nie strzelać? Generał Makarys Morawiński przed dyrektywą ogólną odmówił walki z wojskami sowieckimi. Później znalazł się na liście katyńskim. Ta dyrektywa ogólna zamazywała sytuację. Ta dyrektywa ogólna sprawiła, że praktycznie wielu żołnierzy było zdezorientowanych, nie wiedziało, co robić. Tym większa chwała tym, którzy podjęli walkę, którzy wypełnili swój obowiązek żołnierski do końca. Państwa zachodnie, nasi sojusznicy, ograniczyły się do not dyplomatycznych. I tak, 19 września, ambasador brytyjski w Moskwie wręczył notę, w której rząd w Londynie
wyraził, cytat, swoje najgłębsze zastrzeżenie wobec twierdzenia, jakoby państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Rząd jego królewskiej mości nadal uznaje rząd polski za prawowitą władzę Rzeczpospolitej i dlatego nie może zaakceptować pogląd, jakoby obecne okoliczności mogły usprawiedliwiać odrzucenie przez rząd radziecki jego traktatów z Polską, czy wynikającą stąd inwazję terytorium polskiego przez siły radzieckie. Notę złożyli również Francuzi. Napisano w tej nocie, że wprowadzając swoje siły zbrojne na terytorium państwa znajdującego się aktualnie w stanie wojny u boku Francji i bez zgody rządu tego państwa, rząd radziecki podjął inicjatywę, która sama w sobie wydaje się trudna do pogodzenia z pojęciem neutralności, którą, jak skądinąd deklaruje, chce zachować w stosunkach z Francją. Opinia międzynarodowa najczęściej przyjęła to, co się wydarzyło wówczas, z olbrzymim oburzeniem. Trzy przykłady. Nazajutrz po agresji londyński Times zamieścił słynny artykuł Nóż w plecy. To określenie tak popularne do dzisiaj wymyślili Anglicy. Ono pojawiło się w tym artykule. W Rzymie organ Watykanu, Osservatore Romano, zamieścił artykuł redakcyjny 18 września. W artykule tym możemy przeczytać, cytuję. W tym cudownym roku 1939, o świcie, w niedzielę 17 września, armia rosyjska przekroczyła na całej długości nie tylko granicę innego państwa. Przekroczyła również barierę, która dzieliła dotychczas dwie cywilizacje, dwa odrębne światy. Armia rosyjska rozpoczęła swój marsz ku zachodowi, nie spotykając żadnego oporu. W roku 1920 ta sama armia rosyjska odrzucona została poza ową barierę przez osamotnioną Polskę. I tutaj jakże trafna intuicja autorów. Bo rzeczywiście 17 września to początek ekspansji Związku Sowieckiego na Zachód. Tej ekspansji, która doprowadzi do przejęcia kontroli przez Józefa Stalina nad Europą po rzekę Łabę. W Stanach Zjednoczonych New York Times ogłosił 18 września artykuł pod tytułem Rosyjska zdrada. Można było w nim przeczytać takie zdanie. Cytuję. Skoro Niemcy dobiły ofiarę, Rosja radziecka porwała część łupu, którą Rzesza nie mogła spożytkować. Przypadła Rosji szlachetna rola hieny u boku niemieckiego lwa. Bardzo mocne słowo. Czy wszyscy tak mocno potępiali agresję radziecką? Czy wszyscy byli w tej sytuacji po stronie Polski? No niestety nie. Chociaż początkowo tego typu opinie w prasie amerykańskiej, brytyjskiej czy francuskiej dominowały. Szczególnie smutne słowa możemy znaleźć w artykule, który opublikował były brytyjski premier Lloyd George 24 września 1939 roku na łamach Sunday Express. Ten artykuł jest tak kompromitujący jego autora, że jak twierdzi Jerzy Łojek, wielu biografów pomija ten artykuł, rozumiejąc, że trudno obronić tezy, które są w nim zawarte. I tutaj Lord George idzie po linii propagandy radzieckiej. Dowodzi, że państwo polskie nie istniało już przed 17 września. Zapewnia brytyjską opinię publiczną, że nie można mówić o żadnym kolejnym rozbiorze Polski. Zarzuca Polakom, że bezprawnie okupowali tereny białoruskie i ukraińskie. Co więcej, jak zauważył Jerzy Łojek, Lloyd George usilnie przekonywał swoich angielskich czytelników, że cała polityka Związku Sowieckiego jest zdecydowanie antyniemiecka i antyhitlerowska. A akt 17 września był wymierzony przeciwko ekspansji Rzeszy w Europie Środkowej. Teza zupełnie absurdalna. Ale to zainteresowanie Polską, to potępienie agresji Związku Sowieckiego było krótkotrwałe. Jak to zwykle bywa z mediami, Polska upadła, pojawiły się inne tematy. I dlatego Jerzy Łojek twierdzi, że gdybyśmy jawnie prowadzili wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu, gdyby władze polskie dłużej zostały na polskim terytorium, to
to zainteresowanie mediów światowych wojną polsko-sowiecką mogłoby być dłuższe, bardziej długotrwałe. Trudno usprawiedliwić wszystkie decyzje podjęte 17 września 1939 roku przez przywódców walczącej Polski. Ale z drugiej strony złudzeniem jest wiara niektórych, że gdybyśmy się zachowali inaczej, to losy Polski mogłyby się potoczyć inaczej. Nawet gdybyśmy ogłosili, że prowadzimy wojnę ze Związkiem Sowieckim, to nie jest powiedziane, że nie byłoby Katynia. Stalin nie podpisał konwencji genewskiej. Stalin okrutnie traktował jeńców niemieckich w czasie II wojny światowej. Nie ma żadnych gwarancji, że nawet gdybyśmy prowadzili wojnę regularną ze Związkiem Radzieckim, gdyby nie było dyrektywy ogólnej, że polskich oficerów nie spotkałby ten los, jaki ich spotkał. Nie można też twierdzić, że gdybyśmy się wtedy zachowali inaczej, los Polski w 1945 roku by się potoczył inaczej. Los Polski w II wojnie światowej w niewielkim stopniu zależał od tego, co Polacy robili. On był przede wszystkim wypadkową wielkiej polityki. Żeby Polska zachowała niepodległość po II wojnie światowej, to Hitler musiałby pokonać Stalina w roku 1931-1932. Było inaczej. Być może wcześniejsza śmierć Roosevelta polepszyłaby sytuację Polski. Ale wiara w to, że gdybyśmy w 1939 roku zachowali się inaczej, to uniknęlibyśmy komunistycznego zniewolenia, jest wiarą naiwną, nie mającą podstaw w realiach ówczesnej epoki. Nacierająca na Polskę Armia Czerwona była podzielona na dwa fronty. Na północy front białoruski, którym dowodził Michał Kowalow, liczył początkowo, bo ciągle był wzmacniany, 15 dywizji piechoty i kawalerii oraz 7 brygad pancernych, w sumie ponad 200 tysięcy żołnierzy. Łącznie przeciwko Polsce użyto na tym odcinku około 2800 czołgów i samochodów pancernych. Drugi front to był front ukraiński, dowodzony przez komandarma Siemona Timoszenkę. W pierwszym rzucie 16 dywizji piechoty i kawalerii oraz 8 brygad pancernych. To jest ponad 265 tysięcy żołnierzy wspieranych przez co najmniej 1000 samolotów oraz 2700 czołgów i samochodów pancernych. Na Kresach Wschodnich w dniu agresji Polska dysponowała siłami liczącymi około 400 tysięcy żołnierzy, czego mniej niż połowa była uzbrojona. Granicy strzegło 12 tysięcy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, zorganizowanych 25 batalionów i 7 szwadronów kawalerii. I to właśnie żołnierze KOP-u byli tymi, którzy jako pierwsi stawili desperacki opór nacierającym wojskom rosyjskim. Dyrektywa, o której mówiłem, sprawiła, że wielu dowódców poddało się Armii Czerwonej, nie stawiało oporu. Wielu albo z niewiedzy, bo nie dotarła do nich dyrektywa ogólna, albo w przekonaniu, że sytuacja, w której są, usprawiedliwia użycie siły. Takie działania wojenne prowadzili. Na Kresach mamy dwa miasta, które były bronione przez Armią Czerwoną. To jest Wilno w nocy z 18 na 19 września. Ale tutaj opór był symboliczny. No i to jest przede wszystkim Grodno. Na wieść o zbliżaniu się do Grodu Orzeszkowej wojsk sowieckich zorganizowano improwizowaną obronę miasta. Przygotowaniami kierował wiceburmistrz Roman Sawicki. Do walki w obronie Grodna stanęło wojsko, policja, harcerzy, gimnazjaliści, ochotnicy. Ale zanim nadeszły wojska radzieckie, 18 września próbę zajęcia miasta podjęły grupy komunistycznych dywersantów, rekrutujące się głównie z szeregów żydowskiej biedoty. Bojówki zostały rozbite i miasto pozostało pod polską kontrolą. Chociaż pojedynczy dywersanci strzelali w plecy polskich żołnierzy przez cały okres obrony miasta. 20 września miasto zaatakowały czołgi 15 Korpusu Pancernego Armii Czerwonej. Jan Siemieński wspomina. Pierwszy czołg spalono przy pomocy butelek benzynowych przy ulicy Mostowej, tuż obok koszar wojskowych. Następny został trafiony pociskami działa przeciwlotniczego. Z ulicy Hoovera czołg radziecki prowadził silny ogień, ryglując ulicę Dominikańską. Wykorzystując moment zmiany magazynku przez obsługę, zaatakowałem czołg dwoma granatami. Po ich wybuchu
czołowy ogień broni maszynowej skierował się w stronę mojego stanowiska ogniowego. Wówczas młody, wysoki podporucznik rzucił na czołg butelkę z benzyną. Z balkonu domu, pod którym stał ten tank, poprawiono atak uzbrojoną karawką. Mimo stalowego pancerza czołg spłonął. Kolejny taki wóz bojowy został spalony w pobliżu gmachu urzędu pocztowego. Pozostałe tanki schroniły się na obrzeża miasta. Szturm został odparty. Zenon Ungara wspominał. Polscy ochotnicy postanowili zaatakować parę sowieckich czołgów stojących koło szkoły Stefana Batorego. Nie zważając na to, że zostali zauważeni przez stojących przy czołgach żydowskich milicjantów, którzy zaczęli strzelać w ich stronę, podchorąży Woźniak i Margolis udali, że poddają się Sowietom i szli ku ich czołgom z podniesionymi rękami. W ostatniej chwili w odległości 10-15 metrów od Rosjan i milicji rzucili w stronę czołgów granatami, uprzednio dobrze zasłoniętymi, trzymanymi w rękach białymi chusteczkami. Spowodowali eksplozję czołgu. Obaj zginęli, ale umożliwili bezpieczne wycofanie się innych, już otoczonych, polskich ochotników. W walkach o Grodno uczestniczyły również dziewczęta i kobiety z przysposobienia wojskowego kobiet Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego, które z narażeniem życia donosiły amunicję i posiłki do okopu. Otoczyły opieką rannych, a czasami brały udział w bezpośredniej walce. Tak postąpiła urzędniczka poczty przy ulicy Orzeszkowej, która rzuciła w pierwszy sowiecki czołg, który się tam pojawił, butelkę z benzyną. 22 września w obliczu wdarcia się czołgów do miasta i nadejścia piechoty sowieckiej podjęto decyzję o opuszczeniu Grodna i przebijaniu się w kierunku Puszczy Augustowskiej. Bohaterska obrona miasta dobiegła końca. Jak szacują historycy, wojska sowieckie, walcząc o Grodno, straciły 47 zabitych, 150 rannych, 20 czołgów i samochodów pancernych. Z wojskami sowieckimi walczył, wycofując się ku granicy litewskiej, generał Wacław Przeździecki na czele swojego zgrupowania. Stoczył kilka walk z Armią Czerwoną. Największa z nich odbyła się 22 września pod Chodziowcami, gdzie 101 pułk ułanów z powodzeniem starł się z pancernymi oddziałami Armii Czerwonej. W odwecie za poniesione tam straty żołnierze sowieccy zamordowali dowódcę okręgu Grodno, generała Józefa Olszynem-Wilczyńskiego. Najwięcej potyczek z Armią Czerwoną stoczyła grupa Korpusu Ochrony Pogranicza, generała Wilhelma Orlika Rykemana. Największym sukcesem tego zgrupowania było rozproszenie 28 września pod Szackiem sztabu i części oddziałów sowieckiej 52. Dywizji Strzeleckiej. Swój szlak bojowy grupa zakończyła 1 października po walce pod Wytycznem na terenie Lubelszczyzny. 21 września skutecznie walczył w rejonie Borowicz, Nawozu i Chruziatyna, maszerujący w kierunku Kowla. 3 Pułk Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, pułkownika Zdzisława Zajączkowskiego. Ale ostatecznie, otoczony przez przeważające siły wroga, musiał skapitulować. Z wojskami radzieckimi podjął również walkę generał Franciszek Kleberg, stojący na czele samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, który ruszył z Polesia na pomoc walczącej Warszawie. I tutaj można również zobaczyć sens walki z Armią Czerwoną. Gdyby generał Kleberg się poddał Sowietom, być może sam, a z pewnością wielu jego oficerów zginęłoby w Katyniu i podobnych miejscach kaźni. Dzięki temu, że Kleberg podjął walkę, nie tylko przeszedł do historii jako ten dowódca, który stoczył ostatnią bitwę kampanii wrześniowej, ale uratował życie bardzo wielu swoim żołnierzom. Być może uratował również własne życie. Ale wkroczenie Armii Czerwonej na kres to są również liczne zbrodnie dokonane na polskich oficerach i żołnierzach. I tu odwołam się do świadectwa literackiego. Fragment opowiadania Andrzeja Kalinina i Bóg o nas zapomniał. Zatrzymali się soldaty i na krok od jeńca odstąpili. Wtedy on niespiesznym krokiem podszedł do podchorążego, podchylił się nad nim i łapą całą mocną za włosy go uchwycił.
Podniósł mu głowę do góry, ale zdzimić dźwignąć nie potrafił. Więc doskoczyło na pomoc soldatów kilku. Kilka rąk pod ramię go uchwyciło i wnet na nogi postawili go. Teraz dopiero komandir na krok odstąpił do tyłu i uciekiniera obejrzał sobie dokładnie. Chwileczkę przyglądał się jemu, aż wreszcie wskazał palcem na oficerki pod chorążego. No, ściągaj sapogi, rozkazał krótko. Ten jakby nie rozumiał rozkazu, bo nagle głowę podniósł i komandirowi w twarz popatrzył. Przez chwilę stali naprzeciw siebie. Aż bolszewik musi rozłościł się wtedy, bo nagle wyciągnął swój nagan, co go nosił za pasem zatknięty. No bystra zawołał. Ściągaj sapogi. Kto to wie zresztą, co myślał wtedy ten podchorąży na buty swoje patrząc. A chwila przedłużała się niebezpiecznie. Więc komandir znak ręką uczynił. I na znak ten kilku soldatów znów do jeńca dopadło. Na ziemię go obaliło i kilka rąk buty z niego gwałtownie ściągnęło. Ujął je w swoje dłonie i na odległość wyciągniętej ręki oglądał je teraz uważnie bardzo. Spojrzał do ich środka, zgiętym palcem w zelówki zapukał, a wreszcie zadowolony wsunął je pod pachem i ramieniem przycisnął. Teraz dopiero do podchorążego podszedł. Ten stał bosy, w mundurze, porozrywanym i na wyrok oficera czekał. Maładiec, powiedział komandir i lufą pistoletu brodę jeńca do góry podniósł. Maładiec. Chwilę patrzył na jego twarz czerwoną od krwi, a potem strzelił mu prosto w szyję z naganu, co go w prawej ręce trzymał. I to było wszystko. Huk rozległ się raptownie i głośno. Kilka razy w ciszy nocy echem się odbił, a zamilkł całkiem gdzieś tam tamuj w oddali mrocznej. Ciało podchorążego osunęło się na ziemię. Kilka razy wyprężyło się, aż znieruchomiało całkiem. Teraz do podchorążego, co na środku placu zastrzelony leżał, dwóch soldatów podeszło, za ręce i za nogi ujęli go. Kilka razy ciało rozbujali w obie strony i jak worek rzucili tamuj, na hałdem z karabinów usypaną. Leżał teraz na stosie broni jeńcom odebranej, z rękami rozrzuconymi i swoją jasną płową czupryną odbijał od jej ciemnych, nierównych krawędzi. Później, dopiero po latach, przywołał ja z pamięci obrazy różne z tamtego września zapamiętane. I wtedy pomyślał sobie tak, że kiedyś, jak nastanie wolna i niepodległa Polska, tak oto powinien wyglądać pomnik naszych żołnierzy przez bolszewików na wschodzie pomordowanych. Tak jak wyglądał ten podchorąży, wtedy na stos broni rzucony. Kiedy omawiałem obronę Grodna, wspominałem o próbie dywersantów przejęcia kontroli nad miastem przed nadejściem wojsk radzieckich. Nie była to historia odosobniona. Do najbardziej znanej rebelii tego typu doszło w miejscowości Skidel, 20 km od Grodna. 18 września miejscowi komuniści, Białorusini i Żydzi rozbroili miejscową policję i opanowali miasteczko. Powołano miejscowy komitet rewolucyjny i zaczęto formować oddział do walki z polskim wojskiem. Przejeżdżających przez Skidel polskich żołnierzy i oficerów aresztowano, niektórych zabito. Gdy wiadomość o rebelii dotarła do Grodna, wysłano 19 września na miejsce 100-osobową grupę złożoną z żołnierzy, policjantów i ochotników. Ponieważ rebelianci odmówili złożenia broni i uwolnienia aresztowanych, miasteczko zdobyto szturmem. Według źródeł sowieckich poległo 31 rebeliantów. W nocy Skidel zajęło kilka szwadronów polskiej jazdy z rozkazem przygotowania obrony przed wojskami sowieckimi. 20 września o 7 rano, nim nadeszły wojska sowieckie, Polacy zostali ponownie zaatakowani przez dywersantów. Atak został ponowiony o godzinie 14. Polacy, wziętych do niewoli z bronią w ręku dywersantów, rozstrzeliwali na miejscu. Kiedy Armia Czerwona wkracza na ziemię Polski, wielu przedstawicieli mniejszości narodowych z bronią w ręku występuje przeciwko państwu polskiemu. Czesław Piotrowski wspomina: zjawili się nagle jacyś dywersanci. Wyszli z podziemia uzbrojeni Ukraińcy i kilku Żydów, którzy w sposób brutalny aresztowali kilkudziesięciu Polaków, którzy pełnili różne funkcje w Stepaniu i zamknęli ich na posterunku policji w budynku gminy. Później
uwolniła zatrzymanych polska kawaleria. Pułkownik Włodzimierz Samira wspominał wydarzenia 19 września. Dochodząc na wysokość miasteczka Zborów, otrzymaliśmy ogień z ręcznej broni ze skraju tej miejscowości. Okazało się, że ogień prowadziła grupa dywersantów złożona z miejscowych Ukraińców oraz czerwonej żydowskiej policji. Od miejscowej polskiej ludności dowiedzieliśmy się, że dywersanci częściowo panowali miasto i rozprawili się z miejscową państwową policją, niemiłosiernie ich mordując. Wrzesień na Kresach to są tego typu wydarzenia, ale to są również mordy na uciekinierach, bo rzeczywistość września na Kresach to są tłumy ludzi, którzy uciekają przed wojskami niemieckimi na wschód, którzy uciekają, licząc, że uda się przedostać na Litwę, na Łotwę, do Rumunii, na Węgry, że uda im się uniknąć niemieckiej okupacji. Padali oni często ofiarą mordów. Ofiarą mordów padały też małe grupy żołnierzy, którzy odłączyli się od swoich jednostek. I tak na przykład. W miejscowości Kniatichinek koło Łódzka nacjonaliści ukraińscy zamordowali 7 ułanów śpiących w stodole. W miejscowości Pieńki Kolonia, niedaleko Łódzka, nacjonaliści ukraińscy utopili w dołach po torfie 100 Polaków. Do szyi wieszano kamienie i ciała topiono bosakami strażackimi. Roman Emy wspominał. Gdy przyszli Sowieci do naszej wioski, to Ukraińcy zaczęli nam wszystko zabierać z domu, a następnie zaczęli dzielić naszą ziemię pomiędzy siebie. Później Sowieci dali Ukraińcom 24 godziny, że mogą robić, co im się podoba z Polakami. To wtedy Ukraińcy ze wsi Nawóz przyszli na naszą osadę i zaczęli rabować i zabijać osadników. Zabili 5 osadników następujących. Tański, Kucharski, Strumiło, Mirkusik, Michalski. 7 uciekło w las. Żydowski kupiec z Tomaszówki koło Brześcia nad Bugiem, Jechel Szlachter, wspominał. Po wkroczeniu bolszewików na teren państwa polskiego w 1939 roku zostały stworzone przez tychże samych bolszewików w okolicach powiatu lubomelskiego i brzeskiego bandy składające się z całego szeregu przestępczych elementów, które miały na celu sianie terroru i dopuszczanie się gwałtów na uchodźcach przebywających z okupacji niemieckiej. Bandy, które tam grasowały, składały się z Żydów, Ukraińców i Białorusinów. Działalność tych band polegała na niszczeniu uciekającej z terenu niemieckiego inteligencji Polski. Bandy takie, chwyciwszy polskiego inteligenta, oficera, niezwłocznie, bez żadnego sądu, dokonywały na nim mordu w Lasku Sosnowym. Grzebano ciała pomordowanych Polaków w liczbie około 2000. Maria Borkowska, gimnazjalistka z Brześcia, zapamiętała. Pod koniec miesiąca wkroczyła Armia Czerwona, witana entuzjastycznie przez społeczność żydowską, chlebem i solą, kwiatami. Nasze wojska przyszły. Od tego czasu często słyszeli Polacy: ty, Polska mordo, my wam pokażemy, i tym podobne. Nie zapomnę nigdy widoku policjanta polskiego skutego kajdankami, którego prowadzili milicjanci środkiem ulicy Jagiellońskiej, a dookoła tłum Żydów, wyjących nieludzko, plujących na niego, rzucających budami, kamieniami i wymyślających straszliwie. Żydowski historyk Don Lewin pisał: w niektórych wypadkach Żydzi brali udział w profanacji obiektów chrześcijańskiego kultu religijnego. W Wołożynie na przykład Żyd, któremu powiedziano, aby przygotował rynek miejski na wystawienie pomnika Stalina, wysadził w powietrze duży krzyż. W Wiszniewie żydowscy komuniści w miejscowym kościele zdjęli chorągwie kościelne z drzewców, przyczepili do nich czerwone flagi i paradowali z nimi przez całe miasto aż do rynku. Czy wszyscy przedstawiciele mniejszości tak się zachowywali? Nie wszyscy. Byli tacy, którzy patrzyli na to wszystko z pewnego dystansu. Rachela Szlejf z miejscowości Stopce na ziemi nowogródzkiej zapamiętała. Zbliżał się do mnie rosyjski czołg z wielką czerwoną flagą. Pobiegłam do domu, myśląc, że będzie wyśmienicie. Moja matka zauważyła moje podniecenie. Spojrzała na mnie smutno i powiedziała: moje drogie dziecko, nie masz pojęcia, co się dzieje. Twoje życie, jakim je do tej pory znałaś, kończy się.
Poczekaj trochę, a zobaczysz, co się z nami stanie. Pomyślałam sobie. O czym ona do diabła mówi? Żołnierze rosyjscy wydawali się przecież tacy przyjaźni i mili. Byli również przedstawiciele mniejszości, którzy pomagali w tych trudnych chwilach Polakom. I tak na przykład w czasie walk o Grodno lekarz pochodzenia żydowskiego z płaczem obdarowywał polskich żołnierzy jabłkami i papierosami. Wspomniany przed chwilą dzielny gimnazjalista Margolis, który wysadził sowieckie czołgi i zginął, był narodowości żydowskiej. W Podbrodziu, 50 km od Wilna, miejscowy restaurator, Żyd, zbierał z ulicy żołnierzy i karmił ich za darmo w swojej restauracji. Ziemianin Stanisław Falkowski ukrył się we wrześniu 1939 roku u znajomych Żydów w Janowie Podlaskim. Krystyna Sabuniewicz w raporcie złożonym w marcu 1930 roku w Paryżu napisała: wielu gospodarzy na Wołyniu i wielu Żydów w miasteczkach pomagało i wojskowym polskim, i nam zupełnie bezinteresownie, pytając żalem, czemu ich nasza Polsza tak opuściła i zdradziła, co się stało. Żydzi w masie, zarówno na Wołyniu, jak i w Wilnie, mówią przeważnie teraz po rosyjsku. Wyjeżdżają chętnie do Rosji, choć nie są odosobnione przypadki wielkiego przywiązania do Polski, gdyż z narażeniem życia ukrywali, karmili, ubierali oficerów i żołnierzy. W tym czasie, kiedy działy się te wszystkie rzeczy na wschodzie, w dalszym ciągu trwała wojna z Niemcami. O obronie Helu, Kępy Oksyskiej, Modlina, Warszawy, Lwowa, o bitwach nad Bzurą pod Tomaszowem Lubelskim, o bitwie pod Kockiem, o tych ostatnich polskich bojach kampanii wrześniowej, na kolejnej lekcji historii.